poprzednim odcinku grochu. Czego jedziesz? Baranie! Ja pier... Zamach! Odsuwasz? Może pan się odsuwać? Weź zatrzymaj teraz! Może pan się odejść? Nie stać się, kurwa, co? Co? A jego chula to lata sobie. Drogi śledzie! Bo srać miejsca jedzie! Dzisiejszy program rozpoczynamy w stolicy polskiego januszyzmu turystyki, czyli we Władysławowie. Jedziemy ulicą Starowiejską, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216, w stronę Jastarni i Helu. Oto, jak wyglądają chodniki i ścieżki rowerowe. Czy tak wygląda spójna i bezpieczna trasa? Oczywiście, że priorytetem dla władz tego grodu stała się budowa galerii handlowej i maczka. Jak powszechnie wiadomo, Białystok to siedlisko przerażenia i spustoszenia w oczach ludu. Na nagraniu widzimy Krzysztofa Kononowicza, który atakuje pogrzebową karawanę na siemiatyckich numerach rejestracyjnych. Należy pamiętać, że pan Kononowicz jest wykorzystywany jak swego rodzaju jeleń, którego można wykorzystywać. Chyloński parlament podjął również uchwałę przedstawiającą swoje stanowisko odnośnie tego wszystkiego, sprzeciwiając się dyskryminacji pana Krzysztofa, jego świętej pamięci. Współlokatora majora Wojciecha Suchodolskiego i innych ludzi z tego uniwersum. Uwagę nawet do trupiarzy trzeba zwracać kulturalnie, jednakże mogli jechać gdzieś indziej aniżeli do pana Krzysztofa. Nasze tajne służby o współudział w incydencie oskarżyły ludzi, którzy wykorzystują pana Kononowicza jako pewnego rodzaju jelenia czy małpę w zoo, której można rzucić obsikaną bułkę, a ona to zje. Jednym z podejrzanych jest Rafał K., pseudonim. Zielony, znany w okolicy jako ekoaktywista i prezes 5 fundacji. Co robi? Co pan robi? Ale co, obrazki? Przenosimy się do Wielkopolski, a na dokładniej na Krajową 11 między Ostrzeszowem a Kępnem, pasem na Katowice, czyli od strony Poznania. Należy uważać na podejrzanie zachowujące się grupy młodych mężczyzn zaczepiających kierowców przeważnie na niemieckich bądź brytyjskich numerach rejestracyjnych. Rozdają jakieś obrazki, by dostać piwo. Czy powinno się opłacać taką patologię drogową? Dzień w dzień tu stoją, wczoraj Jana Pawła II rozdawali obrazki. To są... Chłopie, znikaj stąd. Nie rozumiesz to? Niech pani nie daje pieniędzy, to są wyłudacze. Co było tam? I w taki sposób właśnie cygany zarabiają pieniądze. Z ustaleń świadków wynika, że sprawcy byli pochodzenia romskiego, tudzież cygańskiego. O, tutaj
Rozumiemy gniew, jednakże należy pamiętać, że pochodzenie czy kolor skóry nie świadczy o popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia. Dziękujemy kępińskiej policji za ujęcie wyłudzaczy. Chyba, że... Oni tu dziennie koło kilku tysięcy złotych są w stanie zebrać, bo widziałem, jak ludzie im... Jakie kwoty idą. Bo ja tu jeżdżę codziennie, proszę pana. A wczoraj byliśmy i dzisiaj. Tak, i przedwczoraj też. Wczoraj i dzisiaj, no. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za uwagę, a także widzowi Piotrowi z Oksywia za zdjęcia. Do następnego odcinka. Drogi śledzie! Bo strasznie jedzie. Thank you.